witam na akcie psychiatrycznej pikiecie. Niestety, zawsze bywa. Psychiatria zaczyna być coraz bardziej zlewaczała. Widzimy niestety w raportach, nawet tutaj, partnerzy, którzy walczyli o niepełnosprawnych, jest jeden mały problem. Oni nic nie robią dobre dla niepełnosprawnych. Sami tutaj pacjenci mówią, że nie jest nic dobrego. Okazuje się, że coraz bardziej dla nich są ważni homoseksualiści, inne nacje. Przecież tutaj są, muszę powiedzieć, smutną rzecz. Tutaj są kobiety, które są orientacji, już nie powiem jakiej. Tutaj są ludzie, którzy mają problemy z lubieniem dzieci i nawet zwierząt. Tutaj akurat wyrzucili też mojego znajomego tylko dlatego, że znał mnie z imprezy. No trochę, no on jest niepełnosprawny, stracił, on nakręcał dla nas film, ale też ciężko mi to mówić, ale miał wypadek przez biznesmena. I to właśnie biznesia wyrzuciła. Fajna propsychiatryczna fundacja, która wyrzuca inwalidów. Którzy tylko pedofilów przyjmują i innych. Jeżeli ktoś mówi, że kłamie, to proszę sprawdzić dwóch delikwentów. Już imienia i nazwiska nie będę mówił, bo to ta fundacja wie, o jakich delikwentach mi chodzi. Jeden pokazuje w telefonie jakieś zaoficzkie porno i właśnie tutaj uczestnik powiedział i dziewczynie narządy płciowe mężczyzn. Ja się właśnie było coś takiego. Dziś homoseksualizm, jutro pedofilia. Dzieje się to na naszych oczach. Ale to psychiatria to robi. Niestety taka jest prawda. No chcemy, żeby takich delikwentów też nie przyjmowano. I to mnie nie obchodzi, jakiej orientacji są te panie, ale jak widać, tolerancja przyjmuje wszystkich, niedługo będzie gwałcicieli, że jakiś porno gwałt. Ta przestrzeń też, homoseksualizm, coś takiego. Że też, że tam byli na paradzie równości w ogóle. To są właśnie propsychiatryczne metody. Chcą to robić, już to robią. Że homoseksualizm jest faworyzowany. Nie będę też innych już spraw poruszał, ale trzeba jasno i na temat powiedzieć, że jest problem. Ja zgłaszam się do wszystkich organizacji narodowych. Wszystkich, to znaczy wszystkich. Wy mówicie, że nie chcecie promocji homoseksualizmu. Jest, to się dzieje w ośrodkach psychoterapeutycznych, psychiatrycznych, bo tutaj jest jednak dużo ten. Jest problem. Naprawdę, jest problem. Czy zgłaszam się do narodowców, do nacjonalistów, teraz powiem. To jest problem. Prawicy też się zgłaszam do wszystkich. Trzeba to się na to nie godzić. I tak jak ogłaszam, że w tym miejscu, jeżeli to my też będziemy tutaj robić miesięcznicę. Zaczniemy tak od 17 sierpnia. O 17 godzinie. Upamiętnić jedną dziewczynę, która popełniła w szpitalu psychiatrycznym samobójstwo. Popełniła samobójstwo przez to, że molestowali ją tam. I będzie miesięcznica, co miesiąc. I zapraszam wszystkie grupy narodowe. Jeżeli oni się zgodzą, to też miesięcznica będzie już nie w tym terenie, ale w innym. Żeby wreszcie zakazać tej psychiatrii. Jeżeli się im udało i nam się uda. Wreszcie, żeby to skończyć. Będzie w tym miejscu miesięcznica, co sobotę. O 17. I miejmy nadzieję, że sąsiedzi też zareagują.